Hejka! Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie na moim kanale po malutkiej przerwie, ale teraz już wracam do Was z nową siłą i chęcią do nagrywania filmików. Postanowiłam dzisiaj reaktywować serię Co robię po zajęciach, bo najpierw nagrałam jeden odcinek, potem były vlogmasy, potem były jakieś inne filmiki, takie wiecie, bardziej już sesja na studiach, no i coś filmików tego typu. No właściwie nie było. Jest godzina, słuchajcie, 7:30 rano. 7:30! Ja wstałam o 7:00 i jeżeli oglądacie mnie dłużej, to doskonale wiecie, że ja nie jestem typem porannej osoby i wstaję na ostatnią chwilę przed zajęciami, żeby no jak najwięcej pospać, no bo też często chodziłam dość późno w nocy spać. Ale od tego semestru mam nowy cel, żeby codziennie wstawać o godzinie 7 rano, mieć czas dla siebie rano, zjeść śniadanie na spokojnie, przygotować się do zajęć, jak wiecie, bardziej psychicznie, a nie od razu po wstaniu, zajęcia, do komputera. Trzeba dzień przecież jakoś dobrze zacząć. No i też postanowiłam sobie, że będę chodziła spać koło 23:00. Może koło północy. To się jeszcze zobaczy. No ale mam nadzieję, że jakoś dam radę w ten sposób funkcjonować, że będę efektywniej funkcjonować. No i ciekawe, ile tak wytrwam. Dzisiaj jest drugi dzień z rzędu wstawania, no o tej 7:00. I wiecie, na którą mam dzisiaj zajęcia? Na 10:45, czyli od teraz no za 3 godziny z kawałkiem. Nie poznaję siebie. Coś mi się dzisiaj włosy nie chcą układać. Nie wiem czemu. Taki dzień. Więc ja teraz się zbieram i idę robić śniadanko. Śniadanie... Nie wiem, czy Was zainspiruje, bo zakładam, że nie każdemu może smakować. Mianowicie zrobię sobie jajecznicę z tuńczykiem. I z odrobiną cebuli. Bo akurat cebulę jeszcze mam. Już jadłam takie śniadanie raz, bo nie miałam pomysłu, co zjeść na śniadanie i tak patrzę, tuńczyk, jajko. Czy to jest dobre połączenie? A zobaczę. No i mi posmakowało, więc no dzisiaj zrobię to samo. Jedzonko na dzisiaj mam już gotowe, więc no będę zaraz jeść, a następnie wezmę się za statystykę. Mam właśnie przerwę we zajęciach ze statystyki. Generalnie to nie są zajęcia takie normalne, w sensie nie trwają półtorej godziny, tylko jakby 3 razy po 45 minut, z czego mamy przerwę jakby po połowie zajęć, czyli tam po godzinie z kawałkiem. Jestem już bardzo głodna i generalnie no jeszcze muszę przetrwać te zajęcia do końca, chociaż są mega fajne, są bardzo ciekawe tak naprawdę. Myślę sobie, co zjeść dzisiaj. Wczoraj wieczorem, właściwie to w nocy, około 22:00, byłam na zakupach. Jechałam aż na dworzec centralny do Biedronki, bo wiem, że tam jest Biedronka duża. Chociaż płatków owsianych nie mieli. No i wczoraj zrobiłam ogromne zakupy. Wczoraj nie miałam weny na nagrywanie vloga, więc Wam tego nie pokazałam. Przepraszam. No, ale mogę Wam tak w sumie zdrowo pokazać, co mam. Szczególnie moją półkę z warzywami i owocami, bo rzadko jest tyle u mnie dobroci. Dziewięć po, ostatnia minuta przerwy. Za to tak szybko mogę Wam pokazać, co ja tutaj dobrego mam. Taki wielki kalafior był na promce, więc kupiłam i zrobię z nim makaron. Dalej dwie cukinie i myślę nad zrobieniem placków z cukinii jutro. Marchewki może dorzucę do dzisiejszego obiadu, a może nie, zobaczę. Cebulę, szczypyrek to akurat z warzywniaka, dwa banany, bo będę dzisiaj robiła brownie z czerwonej fasoli. I jestem ciekawa, czy to wyjdzie w ogóle smacznie. Czosnek, pomidor, więcej pomidorów. Bo też przetestuję w tym tygodniu ten taki wiralowy przepis feta pasta z TikToka. W sensie nie śledzę TikToka jakoś bardzo, właściwie to w ogóle go nie śledzę i nie oglądam. Ale no ten przepis mnie zainteresował. A tak poza tym to mam zapas jeszcze makaronu. To akurat makaron wczoraj kupiłam, nową kaszę kupiłam, bo kasza bulgur mi bardzo smakuje i szybko mi schodzi. Jakieś tam kolejne dwie paczki pomidorów. Pesto to, wiecie, tak bym była bardzo głodna i nie wiedziała co zjeść i bym się nie chciało nic robić, to wiecie, zawsze dobre rozwiązanie. I właśnie mi się zajęcia zaczynają. Ach.
W lodówce też się jakieś te małe zapasy zrobiły. Tu głównie takie jakieś tam będzie serki, bieluch, skry. Właściwie to nie są skry, to są kwargi. Ja nie wiem, co to jest, także sobie to spróbuję. I też była promka na tofu, więc będę jadła tofu. Mam już gotowe ciasto i teraz wystarczy je upiec. Także zaraz to zrobię. Mam też kurczaczka, o tutaj, zamarynowanego w przyprawach. Także zaraz będę to smażyć, potem dodam warzywa, które sobie też już przygotowałam. Już mam większość rzeczy ogarniętą. Tutaj jest mieszanka chińska i do tego jeszcze przyjdzie sos sojowy. Więc zamiast robić prezentację, co robi Kasia? Jedzenie. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jaka ma być grubość tego. Żeby się upiekło dobrze, żeby było mokre w środku i w ogóle. Także no, próba dzisiaj. Ciacho się już upiekło. Mam nadzieję, że go trochę nie przypaliłam za bardzo, bo jakby to powiedzieć, posiedziało zbyt długo w piekarniku. Ale na kolorze brązowym spalenie nie widać, więc super. A tutaj mam już gotowy obiad, tylko teraz wystarczy go przełożyć na talerz. Kolejny posiłek dzisiaj, ale musicie przyznać, że wygląda super. Dzisiejszy obiad był przepyszny i chyba będę musiała się z wami podzielić przepisem. Także no, nagram może jakiegoś kolejnego foodbooka, bo wiem, że ostatni wam się bardzo podobał. A teraz mnie bardzo kusi, żeby spróbować tego ciasta. Także uwaga, uwaga, testowanie. Nie, chyba nie moje smaki. Nie jest najgorsze, ale jednak czuję gdzieś tam, że to jest ta fasola czerwona. I no wolę normalne brownie, takie no normalne. Co ja mam takie usta zniszczone? Nie ogarniam, ale mniejsza. Generalnie poszłam przed chwilą do paczkomatu, bo no miałam paczkę do odebrania. I ojej, jak ja się zmęczyłam. Jeszcze miałam wcześniej WF. Półtorej godziny takiego dość dobrego treningu. I potem niosłam całe 4 ryzy papieru. Moje mięśnie umierają, a jeszcze dzisiaj chcę podobno iść na ściankę. Nie wiem, co z tego wyjdzie, zobaczę za półtorej godziny, bo teraz będę robiła z koleżanką na taki projekt jakby na niemiecki. Gdzie projekt? Referat. Mamy po prostu przedstawić coś o rynku pracy, wywołać dyskusję w grupie i w ogóle, więc trochę mnie to przeraża, ale zgłosiłyśmy się jako pierwsze, żeby mieć to szybko z głowy. A, ja mam chyba brudne usta od czekolady. Jednak to ciasto mi trochę posmakowało, już połowy nie ma. Niemiecki skończyłam już dzisiaj robić z koleżanką. Zrobiłyśmy część, ale to mamy dopiero na przyszły wtorek, więc jeszcze dużo czasu zostało. No już mamy dość sporo, jak na tyle dni przed. No i teraz uznam, że pojadę na ściankę, bo słuchajcie, mam jeszcze... A nie, to nie mój autobus. Mam karnet na kilka wejść, a jest on ważny do któregoś marca, nawet nie wiem którego. Więc muszę się streszczać i go wykorzystać, no bo szkoda, żeby przepadł. No i wiecie, tak z moim bywaniem w Warszawie, bywaniem, nie bywaniem. No różnie bywa. Dlatego dzisiaj, skoro mam czas, naprawdę tego nie mam, powinnam siedzieć nad angielskim, to wiecie, uznam, że czas wykorzystam aktywnie. Chociaż nie wiem, czy nie za dużo aktywności na dzisiaj. Takie mięśnie mi urosną. O, żartuję oczywiście. No i jestem już przebrana. Kolejna aktywność fizyczna dzisiaj, więc nie no, jest fajnie. Jedyne, co mogę teraz powiedzieć o dzisiejszym dniu, to to, że padam. Dwa treningi jednego dnia to jest chyba jednak za dużo. Za to dowiedziałam się dzisiaj na ściance, że mam jeszcze karnet, w sensie mam wejść 4 dostępnych do zrealizowania do 16 marca. Czyli mniej niż 2 tygodnie na 4 wejścia. Brzmi jak dobry challenge. Miałam zacząć robić prezentację z angielskiego, ale chyba na to nie mam siły i jutro wstanę po prostu z samego rana. I z rana się za to zabiorę. Więc jutro bardzo będzie produktywny dzień. Ale przynajmniej będę miała już tą prezentację z głowy. Lecę się wykąpać, szybko co zjem. Mam ochotę na ciasto, ale może już ciasta dzisiaj jeść więcej nie będę, tylko sobie je jutro dokończę. Jakby nie mam siły nawet mówić, także widzimy się jutro. Pa! Siemka, witam was kolejnego dnia. Wstałam, słuchajcie, dzisiaj o godzinie 6 rano. Tak, o 6. Ja! Wydawało mi się to niemożliwe, ale jak się zepnę i wstanę za pierwszym budzikiem, to jest jak najbardziej do zrobienia.
Dzisiaj przygotuję omletanę, którego przepis już Wam nagrywałam. Było on w foodbooku. Tym o tutaj. Nawet nie wiecie, jakie miałam problemy z tym omletem. To znaczy, jeżeli mnie śledzicie na Instagramie, to wiecie, bo tam pokazywałam, jak bardzo mi nie wyszło obracanie. No ale końcowo udało mi się uratować coś takiego. Generalnie omlet jest dalej puszysty, więc jest dobrze. No a na górze mam kwark i brownie, to wczorajsze, które mi jednak posmakowało. Chciałam usiąść już do roboty, zabrać się za tą prezentację, jest 8 rano, ale internet nie działa w akademiku teraz, w sensie na Wi-Fi nie ma. Mam niby własny internet, własne dane, bo ja mam pakiet 30 GB miesięcznie. No ale jakoś szkoda mi tego internetu, szkoda, że z kompa szybciej idzie, w sensie wiecie, wtedy od razu bym sobie puściła muzykę jakąś, no coś tam i tak by sobie ten internet poleciał. A na telefonie czasami potrafię zużyć gigabajta dziennie, więc wolałabym korzystać z tego internetu. I mam taki szalony plan, żeby przebrać się i pójść biegać. Czekajcie, ćwiczyłam wczoraj, gdybym dzisiaj pobiegała, wtedy bym musiała jutro zrobić rest day. To brzmi jak plan. Udało się, cele zrealizowane, 5 km przebiegnięte w, już wam mówię ile, 27 minut i 12 sekund. Więc jak na pierwsze bieganie w tym sezonie jest dobrze. Dobra, zobaczę, czy jest internet w końcu. Nie ma. W takim razie muszę korzystać ze swojego, no i trudno. Kolejna porcja niemieckiego zrobiona, w sensie tego referatu na wtorek. Zostało nam z koleżanką, no dosłownie podsumowanie, wstawienie jakichś wykresów, w sensie znalezienie wykresu, żeby nasza prezentacja była ciekawsza, wymyślenie pytań do dyskusji. No i w sumie tak, więc zakładam, że będziemy miały to jutro, pojutrze skończone. Generalnie na jutro chyba zostawiamy sobie zadanie domowe z niemieckiego, no ale tu was zanudzać nie będę. Jestem pod wrażeniem, że zrobiłam już dzisiaj tyle rzeczy. Jest godzina 12 prawie. Jestem teraz trochę głodna już, bo jadłam się na niej koło no 7, ale wstawanie rano jest tak cudowne. Właśnie taką mam zabawę od kilku dni. Czuję się teraz jak normalny student, bo gotuję makaron w patelni. Generalnie mam za mało garnków, a musiałam ugotować też kalafiora. Więc no, takie rozwiązanie znalazłam. Obiad mam już gotowy. Generalnie tutaj jest makaron spaghetti i do tego kalafior rozmiksowany z kwargiem. Pół opakowania dałam. I masa różnych przypraw. A na to na górę ugotowana marchewka. Więc tak dzisiaj zdrowo. Tak się najadłam tym obiadem i nawet go nie zjadłam całego, nie dałam rady, bo to była tak duża porcja. W ogóle miała ona około 550 kilokalorii. Cały talerz jedzenia, więc wow! I było przepyszne. A ja sobie teraz skoczę po kawę. Mam wielką ochotę na kawę, a dzisiaj jest promka w koście. Tak właśnie sprawdziłam sobie w apce, że jest 50% na flaty. A generalnie nie mam dzisiaj ochoty na słodką kawę, bo zjadłam już no prawie połowę ciasta wczorajszego. Dzisiaj mam takie stan emocjonalne, że tak raz mam wow, ale fajnie, jestem taka produktywna, a potem jak mnie zcięło po obiedzie, to tak A to chyba wszystko przez tą pogodę dzisiaj, bo jest tak brzydko. Wczoraj było słońce, przedwczoraj też i ja z tego nie skorzystałam, wy to rozumiecie, nie skorzystałam z tego. Zajęcia zaczynają mi się za jakieś 10 minut. No, ale mam kawę i wracam do akademika. Pyszności. Jeszcze sobie wzięłam kawę na lepszych ziarnach. Złotówkę dopłaciłam. Ale myślę, że warto było. Jest 22, a ja padam. I to są minusy takiego wczesnego wstawania. Bo muszę trochę jeszcze posiedzieć nad tym angielskim. Jakby wiem wszystko już jakby, no co chcę zaprezentować, ale nie mam slajdów. Chociaż zakładam, że mi to zajmie, nie wiem, no z pół godziny. Mam taką nadzieję, że pójdę spać
jeszcze cytanie domowe z niemieckiego. Dobra, kochani, wiecie co, ja teraz uciekam, bo szukam milion rzeczy do rozpraszania się, co nie jest dobrą strategią w tym momencie, bo no jakby opóźniam z każdą minutą pójście spać. No ale dobra, do jutra, buziaczki. Mam akurat trochę luźniejszy wykład, ostatnie zajęcia dzisiaj, więc wiecie, sobie słucham na słuchawkach i w międzyczasie zrobiłam obiad. Słuchajcie, już próbowałam i to jest mega dobre i mega szybkie, więc polecam. Przepis taki, wiecie, ten wiralowy z TikToka, hech. W sumie jeszcze się dzisiaj ze mną tutaj nie witałam, więc siemano, witam w piątek. Normalnie zaczynałabym już weekend, miałabym wolny, ale nie, zostawiam sobie na ostatnią chwilę zadanie domowe z niemieckiego i tak nie róbcie, nie polecam. Ale zdecydowanie dzisiaj nie jest mój dzień, bo się generalnie źle czuję. Najchętniej bym się położyła do łóżka. No ale to zadanie, po pierwsze. Tytuł tego filmiku, czyli co robię po zajęciach, myślę, że jest bardzo adekwatna do tego całego vloga, bo zakładam, że przez większość czasu mówiłam o tym, co mam do ogarnięcia, no co mam do zrobienia po zajęciach. Serio, ten tydzień był dość intensywny i kolejny też będzie intensywny. Jeszcze kolejny zobaczymy. Dzisiaj, szczerze powiedziawszy, nie mam jakby już siły nic nagrywać. A poza tym kończy się tydzień, więc no pora kończyć tego vloga. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się niebawem, pewnie w kolejnym vlogu z tej serii, może w podbooku. W kolejnym tygodniu postaram się nagrać jakiegoś foodbooka, więc no jeszcze raz dzięki za oglądanie, no i pa pa!